Witajcie ocalali, z tej strony Valencianistas z Abgalery. Choć dzisiejszy tytuł filmu może trochę mylić, to wcale nie jest żaden clickbait. Zajmiemy się dziś maksymalizacją nagród, czyli podpowiem, co możecie zrobić, żeby wyciągnąć z gry jak najwięcej się da. Przy tym nie ma znaczenia, czy jesteś graczem free to play, midspenderem czy wielorybem. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pułapką kreatora. Pomimo, że jest to najstarsze wydarzenie w grze, ponieważ budynek pułapki kreatora jest jednym z pierwszych, które są budowane na początku każdego sojuszu. Właściwie nie samą pułapką, ale budowaniem sobie lepszej pozycji punktowej, a co za tym idzie lepszymi nagrodami. W międzyczasie wszystkim Abgalery maniakom przypominam o trwających wydarzeniach w sklepie Huawei, czyli po pierwsze kampania z kuponami, a po drugie kampania z prawdziwymi nagrodami. Jest ich mnóstwo i wszystkie na Was czekają. Jeszcze taka mała dygresja, w świetle ostatnich maili od deweloperów. Huawei Abgalery jest oficjalnym partnerem State of Survival, więc zakupy przez ten kanał są w 100% bezpieczne. A teraz do rzeczy. Wszyscy tutaj jesteśmy w jednej sprawie. Sprawić, by nagrody z pułapki kreatora były jak największe. W tym celu potrzebujemy trzech bohaterów, którymi będziemy stawiać szturm. I tutaj możecie być zdziwieni, bo wcale nie są to bohaterowie drugiej generacji Limitless. Przedstawiam Wam Tweaka, Nanami i Mikoto. Dokładnie, nie przesłyszeliście się. Fioletowa bohaterka, stary bohater z dawno zapomnianej generacji i bohaterka rezonansowa. Tylko tyle i aż tyle. Każdy, nawet gracz free to play, jest w stanie zbudować ich na wymagany poziom minimalny, czyli sprawić, aby ich umiejętności zaczęły działać. Zacznijmy od naszego męskiego rodzynka w tym gronie, czyli prochu Tweak. Jest to bohater piątej generacji i nie musimy go mieć w randze generała. Wystarczy nam, jeśli ma rangę kapitana. Minimalnie potrzebujemy tylko jego pierwszej umiejętności na piątym poziomie, a więc wystarczy tylko 50 złotych fragmentów, żeby je odblokować. A następnie używamy książki umiejętności tak, aby wbić mu piąty poziom. Jest to o tyle ważne, że ta umiejętność zwiększa atak łowców o 50%. Zwiększa również o 100% atak piechoty, ale wcale nas to nie obchodzi. Następnie Nanami, fioletowa bohaterka, z której wymaksowaniem rangi nie powinniśmy mieć problemu, nawet w tych nowszych państwach. Tutaj najważniejszy jest dla nas drugi skill Nanami, czyli taniec miecza, który sprawia, że każdy kolejny atak zadaje o 10% wyższe obrażenia. Wszyscy doskonale wiemy, że walki w State of Survival nie składają się z jednej rundy, tylko z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu, w zależności od rodzaju walki. A mając świadomość, że umiejętność taniec miecza się stakuje, czyli nakłada, sprawia to, że na przykład przy 8 rundzie atak będzie średnio o 80% wyższy niż bazowy. Ostatnią postacią, o której będę chciał Wam opowiedzieć, związaną z maksymalizacją punktów i nagród w pułapce kreatora, będzie Mikoto. Bohaterka rezonansowa. Tutaj bez precedensu rezonujemy ją z najsilniejszym bohaterem łowców. W moim przypadku jest to Cody, ale jeżeli Twoja Lucky czy Jeb są silniejsi, to śmiało rezonuj z nimi. Yukimura Mikoto, bo tak brzmi jej pełne imię, posiada dwie umiejętności, które czynią z nią znakomitym bohaterem na pułapkę kreatora. Po pierwsze, główna umiejętność uruchamia się co dwie rundy. To jedna z najszybszych bohaterek w całej grze. Po drugie, umiejętność ta zwiększa obrażenia całego naszego oddziału szturmu o 15%. Biorąc pod uwagę skład naszego szturmu, to bardzo dużo, ale o tym za chwilkę. Druga umiejętność o nazwie Zatruty Parasol sprawia, że cel, czyli w tym przypadku przywołany w pułapce kreatora potwór, będzie otrzymywał o 10% wyższe obrażenia, niż gdybyśmy nie skorzystali z Mikoto. Dlatego właśnie ta trójka najlepiej nadaje się jako bohaterowie Twojego rajdu na pułapkę kreatora. Zdobywają zdecydowanie najwięcej punktów w odniesieniu do pozostałych bohaterów i ich synergii. Liczby mówią same za siebie. A teraz jeszcze krótko o tym, co wysyłamy do rajdów. Zarówno tego rajdu, który zainicjujemy sami, jak i rajdów naszych kolegów i koleżanek z sojuszu. Nie będę długo dywagował ani owijał w bawełnę. Ćwiczcie szybkie palce, bo wysyłamy tylko 100% łowców. Tylko jedną formacją. Piechota oraz jeźdźcy zostają w domu. No chyba, że jesteś młodym, starym graczem i nie masz wystarczająco żołnierzy, by wysłać 6 marszów z łowcami.
wtedy możesz wysłać również jeźdźców. Odradzam wysyłanie piechoty, ponieważ ich atak bazowy jest bardzo niski. Piechota służy do defensywy, a pułapka kreatora jest wydarzeniem, w którym liczy się tylko statystyka ataku. To wydarzenie, w którym trzeba zdobyć jak najwięcej punktów, zadając jak najwyższe obrażenia. Stąd wybór 100% łowców.